Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o stopach, a temat ten podejmuję dzięki marce Onykosolv, ponieważ oni są właśnie sponsorem tego odcinka. Niemniej ja tutaj, moi drodzy, zdradzę Wam patenty, moje patenty na to, jak utrzymuję moje stopy przez cały rok w naprawdę świetnej kondycji. Ja jestem ze skóry na moich stopach naprawdę zadowolona, z paznokci, kompletnie nie mam z nimi problemu, także zdradzę Wam po prostu moje tipy i troszeczkę bliżej przedstawię Wam markę właśnie Onykosolv, także mam nadzieję, że film okaże Wam się być pomocnym i co? Zapraszam do oglądania! Moi drodzy, temat stóp dla mnie osobiście jest szalenie istotny. Ja naprawdę nie lubię u siebie, bo oczywiście innych totalnie nie oceniam, ale u siebie nienawidzę mieć zrogowaciałego naskórka, suchych pięt, suchej skóry, a moi drodzy, wiemy, że bardzo, ale to bardzo o to na stopach łatwo. To ostatecznie na nich przez całe dnie spoczywa ciężar całego naszego ciała, więc mają prawo być zmęczone i mają prawo mieć kaprysy w postaci właśnie suchej skóry, zrogowaciałej skóry, pękające pięty, pękający naskórek, to jest też problem taki, że zwyczajnie nas to boli, więc ja zawsze, ale to zawsze, w każdej dziedzinie w zasadzie mojego życia uznaję, że lepiej zapobiegać niż leczyć. No i tak też, moi drodzy, jest w przypadku stóp. Przyznam Wam szczerze, że kiedyś korzystałam z usług gabinetów kosmetycznych, z usług podologa. Nie uważam, żebym problemy ze stopami miała jakieś ogromne w życiu, ale jakieś, wiecie, drobne się pojawiały i wtedy wolałam się oddać w ręce specjalistów, natomiast dzięki nim, tak naprawdę dzięki temu, że pilnowałam tych spraw, a mam tutaj na myśli, moi drodzy, odciski, tego już na szczęście nie ma i teraz, moi drodzy, ja jestem w stanie sama prowadzić pielęgnację moich stóp w taki sposób, że naprawdę one wyglądają fantastycznie i jestem z nich zadowolona. Ja tak naprawdę w każdy dzień roku mogę wskoczyć w klapki czy w sandały i nie mam się czego powstydzić. Tak więc od razu tutaj na samym początku wspomnę, jeżeli macie jakiś taki mocniejszy problem ze stopami, to najpierw zgłaszamy się do podologa, rozwiązujemy wszystkie problemy i dopiero później bierzemy się za poszukiwanie najlepszej pielęgnacji dla nas i oczywiście wykonywanie jej w zaciszu własnego domu, bo przecież tak jest najwygodniej. I kochani, co robię ja? Przede wszystkim bardzo ważną kwestią, jeśli chodzi o pielęgnację stóp u mnie, było to, że pożegnałam się z Pumexem. Tak, tak. I tutaj mogę Was zadziwić. Natomiast zauważyłam, i to nie jest tylko i wyłącznie moja opinia, zauważyłam to, że po właśnie zdzieraniu martwego naskórka przy pomocy Pumexu narażałam moje stopy na to, że on pojawiał się po prostu jakby ze zdwojoną siłą. Ten martwy naskórek po prostu narastał, jak miałam wrażenie, jeszcze mocniej, dlatego Pumex odrzuciłam. I na ten moment, moi drodzy, znalazłam inne rozwiązania i zaraz Wam o tym opowiem, ale przede wszystkim, słuchajcie, jeżeli mam takie spa dla stóp, a staram się takie spa dla stóp mieć minimum raz w tygodniu, to przede wszystkim zaczynam od porządnego wymoczenia ich. I teraz tak, oczywiście do tego celu może nam służyć jakiś górnolotny przyrząd, jakaś wspaniała maszyna, która robi bąbelki, podgrzewa wodę i wszystko inne, ale umówmy się, kto na to ma miejsce do przechowywania, więc ja korzystam z dobrodziejstw zwykłej miski, dużej, żeby te stopy, wiecie, ładnie w misce po prostu leżały, żeby nie były gdzieś powyginane. Czyli duża miska, nalewam, moi drodzy, cieplutką wodę, dodaję sól i tutaj dowolność, bo naprawdę soli jest do wyboru ogrom. Ja z reguły sięgam na taką ziołową, która ma na celu nas po prostu odprężyć nasze mięśnie, więc też idealnie oczywiście nadaje się do kąpieli w wannie, natomiast ja tutaj wanny nie posiadam, ale oczywiście jeżeli miałam wannę, to właśnie taką sól sobie do kąpieli sprawiałam, wtedy po prostu nie robiłam osobnych kąpieli dla moich właśnie nóżek.
I moi drodzy, też bardzo fajny patent to do takiej kąpieli, właśnie czy to do wanny, czy to po prostu do tej naszej miski, dodanie kilku kropli naszego ulubionego olejku. Ja teraz mam olejek arganowy i powiem Wam szczerze, że to jest super. Jeżeli nie macie stricte takiego małego olejku skoncentrowanego, to możecie dodać na przykład produkt, który ten olejek zawiera. Ja, jak wiecie, zawsze do mycia mojego Beauty Blendera używam olejku do kąpieli i tam też, słuchajcie, te olejki są, więc cała ta kąpiel właśnie zyska dodatkową tą powłokę olejku i przepięknie to wpływa po prostu na kolejne procesy, bo skóra przepięknie się podczas takiej kąpieli właśnie nawilża, nie wysusza i naprawdę, naprawdę, słuchajcie, kolejne kroki to już będzie bajka, jeśli chodzi o ich wykonanie. Taką kąpiel wykonuję naprawdę w zależności, ile mam czasu. Oczywiście w wannie potrafiłam leżeć długie, długie godziny. Nie no, może przesadziłam, ale no około godziny lubiłam sobie poleżeć. Jeśli chodzi o moczenie stóp, no wiadomo, że woda dość szybko wystyga, bo jest jej mniej. Więc tutaj to takie 15 do 20 minut to jest taki czas dla mnie, taki wiecie, naprawdę totalny relaks i chill, więc tutaj nie ma pośpiechu. Kolejnym krokiem po wyjęciu stóp z tej kąpieli naszej jakże cudownej, to właśnie pozbycie się naszego martwego naskórka. I teraz, kochani, właśnie zamiast pumeksu, ja oczywiście po kąpieli nie osuszam od razu stóp, zostawiam je wilgotne i tutaj, moi drodzy, z pomocą przychodzą przeróżne, fantastyczne peelingi i skraby, jeśli chodzi o złuszczanie. I ja dzisiaj chciałam Wam przedstawić właśnie jeden z reprezentantów tego typu produktów, czyli skrab Onycosolve, który, moi drodzy, zobaczcie, jest przeogromny. Jest tutaj 400 ml pojemności. Jest on na bazie soli morskiej, czyli głównym składnikiem złuszczającym tutaj jest sól morska. W składzie mamy również inne dobroczynne składniki, takie jak na przykład olej rycynowy, który przepięknie nawilża skórę. Mamy tutaj również parafinę, która sprawia, że nasze stópki wyglądają mega świeżo. A dodatkowo lanolina i jak wiecie, lanolina jest dostępna również w wielu produktach dla dzieci, ponieważ ona idealnie nawadnia. I te składniki, o których Wam powiedziałam, jak widzicie, brzmią naprawdę fantastycznie i brzmią naturalnie. I tak, moi drodzy, ideą marki Onycosolve jest to, że ich produkty są na bazie naturalnych składników i marka zajmuje się tworzeniem produktów tylko i wyłącznie do stóp. Więc na pewno wiedzą, co robią i wiedzą, jak te składniki ze sobą komponować, aby nam pomóc, aby nasze stopy mogły wyglądać fantastycznie. I tak, moi drodzy, takim skrabem działamy sobie w zależności znowu, ile mamy czasu. Ja z reguły masuję moje stopy tak 3 do 4 minut. Konieczne jest to, aby te stopy były właśnie wilgotne, czyli nie na suche stopy, nie drzemy po prostu tych stóp tym skrabem, tylko przepięknie sobie je masujemy. I słuchajcie, jeszcze taka moja tutaj anegdotka odnośnie tego kosmetyku to to, że on, zobaczcie, mimo swojego wyglądu jest taki niebieski, turkusowy, powiedziałabym, mógłby sprawiać wrażenie takiego zapachu mocno miętowego, orzeźwiającego, takiego typowego dla kosmetyków do stóp. A moi drodzy, ten zapach, on jest przepiękny, on jest otulający, ciepły. Tu kompletnie nie wyczuwamy tego zapachu, który jest właśnie typowy dla produktów, do których gdzieś tam poniekąd się przyzwyczailiśmy do stóp, czyli no takie, wiecie, niekoniecznie przyjemny. Ten naprawdę jest fantastyczny i tutaj powiem Wam szczerze, ja tego skrabu używam również do peelingu moich dłoni. Naprawdę, on się sprawdza rewelacyjnie i dodatkowo ten zapach, który jest naprawdę, naprawdę cudowny, więc wbrew pozorom, wbrew temu, jaki ma kolor, naprawdę zapach jest bardzo, ale to bardzo przyjemny. Jeśli chodzi o tego typu produkty, czyli skraby i peelingi, dobrze jest sobie taki zabieg powtarzać 2-3 razy w tygodniu. Oczywiście na przykład niekoniecznie po takiej długiej kąpieli, jeśli chodzi o nasze stopy, ale po prostu nawet pod prysznicem, czyli kąpiel załóżmy raz w tygodniu dla stóp, a pod prysznicem dodatkowo 2 razy w tygodniu sam peeling, sam scrub i wtedy naprawdę, słuchajcie,
Pumex może iść śmiało w odstawkę. Tylko istotne jest to, na samym początku, kiedy się za to obierzemy, aby być regularnym. Ponieważ zważywszy na to, że właśnie w momencie, kiedy my zaczynamy dopiero taką świadomą pielęgnację stóp, no to z reguły ta nasza skóra na stopach nie wygląda dobrze. Z reguły naprawdę te pięty są dość solidnie zrogowaciałe. Więc naprawdę tutaj, słuchajcie, cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość, a jak wiemy, cierpliwość popłaca. I moi drodzy, po takim peelingu spłukujemy resztki kosmetyku. No i oczywiście to nie jest ostatni krok, bo nad naszymi stopami jeszcze na chwilę musimy się pochylić i tutaj oczywiście wjeżdża sobie krem, moi drodzy. Tak, tak. Tutaj kolejna propozycja marki Onycosol, którą stosowałam i pod którą mogę się po raz kolejny podpisać, tak samo jak pod scrubem. To jest krem nawadniający. W składzie po raz kolejny lanolina, czyli już wiemy, skąd to nawadnianie. Mamy tutaj również aloes, który zapobiega pękaniu naszego naskórka. Mocznik, który pomaga naszej skórze zatrzymać właśnie to nawilżenie. I jak wiemy, mocznik jest bardzo kochany przez wszystkie marki, które tworzą produkty do stóp, ponieważ on naprawdę przepięknie na nie działa. I ostatni taki fajny, aktywny składnik to gliceryna, która zamyka wilgoć wewnątrz skóry i tworzy barierę, przez którą ta wilgoć ma nam po prostu nie uciekać. Więc tak to, kochani, wygląda. I krem, jeśli chodzi o jego zapach, to również zapach ciepły, przyjemny. Naprawdę bardzo taki przypominający zapachy kremów do dłoni, do ciała, a nie do stóp. I za to, moi drodzy, od razu pokochałam te kosmetyki. No i dodatkowo działanie. Po prostu to działanie widać. To działanie widać i czuć w momencie, kiedy regularnie tych produktów używamy. I słuchajcie, co mi się też podoba, to producent tutaj, zobaczcie, nie szaleje, jeśli chodzi o szatę graficzną. Nie ponosi go tutaj jakoś szczególnie. Szata graficzna jest bardzo prosta. Informacje, które muszą być widoczne, są widoczne. Nie jest tutaj to w żadnym stopniu przesadzone. I to jest, słuchajcie, plus. A więc nie ma tutaj przepychu, nieszczerych obietnic, nie krzyczy tutaj nam żaden napis o wspaniałości i tak dalej, żeby nas sztucznie przekonać, tylko naprawdę w momencie, kiedy my zaczynamy użytkować te produkty, to widzimy, że są warte zachodu i są warte zainteresowania i to mi się naprawdę bardzo, ale to bardzo podoba. I oczywiście, jeśli chodzi o krem, nie używam go tylko i wyłącznie po takim spa dla stóp, ale używam go absolutnie codziennie. Codziennie przed pójściem spać krem do stóp musi wylądować na moich nóżkach. To jest już po prostu taki mój rytuał, tak więc tak, moi drodzy, to moje patenty i tak jak Wam wspomniałam, ja naprawdę w tym momencie jestem bardzo, ale to bardzo zadowolona z tego, jak wyglądają moje stopy, nie mam się tutaj czego powstydzić, nie mam z nimi problemu i też nie spoczywam na laurach, nie jest tak, że odpuszczam sobie te pielęgnacje, no bo wiem, że naprawdę ta regularność przyczynia się do tego, że później nie nawarstwia mi się jakiś problem, tylko jest on eliminowany po prostu w zarodku jeszcze. Tak więc bardzo, ale to bardzo jestem usatysfakcjonowana, że taką drogę, jeśli chodzi o pielęgnację moich stóp, obrałam. Dobrze, kochani, ja Wam tymczasem bardzo dziękuję, że zechcieliście mnie wysłuchać. Koniecznie dajcie znać, jakie są Wasze patenty na piękne stopy przez cały rok i czy uważacie, że w ogóle przez cały rok należy o nie dbać, czy Wy jesteście bardziej osobami, które dbają o nie sezonowo, czyli wtedy, kiedy nadchodzą ciepłe dni, to wtedy skupiacie się na nich. Ja, tak jak mówię, lubię mieć je ogarnięte zawsze, każdego dnia, nawet zimą. Dobrze, moi drodzy, ja się z Wami tymczasem żegnam. Mam nadzieję, że film okazał Wam się przydatny. Koniecznie dajcie znać. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli film Wam się spodobał, to kliknijcie łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. I cały czas niezmiennie zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Jeżeli jeszcze jakimś cudem tego nie robicie, wtedy moje filmy Wam nie umkną. Tymczasem trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.